Zespół szkół numer 4 w Łowiczu. Maturzyści, dzisiaj czekacie teraz na egzamin z matematyki maturalny. A powiedzcie, wczoraj polski jak poszedł? Jak go oceniacie w ogóle? Myślę, że nie było źle. Bardzo się stresowałem, bo myślałem, że będą dziady, ale jednak był pan Tadeusz, więc jestem zadowolony. Przygotowałem się z tej lektury, więc aha, z tradycji myślę, że będzie dobrze. Ja chcę tylko 30%, więc mam nadzieję, że mi się udało. Aha, ale byłeś zaskoczony, że pan Tadeusz jednak, czy nie? Tak, bo tak, ja się spodziewałem dziadów i no właśnie, nie umiem czytać dramatów i bardzo się tego bałem, ale jak zacząłem, przekręcając tam strony, sprawdzając cały arkusz, że jest pan Tadeusz, to już mówię, dobra, ja już nawet nie czytałem drugiego tematu, od razu pierwszy wziąłem i już byłeś w domu. Tak, już byłem w domu, już byłem zadowolony. A powiedzcie teraz, dzisiaj, przed matematyką, czego najbardziej się boicie z matematyki, jakichś działań, może czegoś, coś pominęliście, teraz się zastanawiacie nad tym, co się dzieje w waszych głowach? Ciągi. Niby tam jest tam tylko 6 wzorów i tak dalej, ale to jest dla mnie czarna magia. Ja mam to rozwiązać i tam jest niby suma, różnica, coś tam, a ja tak siedzę, co to jest, jak ja mam to rozwiązać? No ciągi to jest, nie, z ciągów to nic nie pamiętam. Przez całe 4 lata z ciągów nie pamiętałem nic. No ale jak tam pooglądało się filmiki, tam się porozwiązywało arkusze naturalne i tak dalej, no to coś się przypominało. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Otwarte zadania, w sumie to bardziej jestem pewny zadań otwartych niż zamkniętych, bo zamknięte to jednak jest czysty strzał, a w tych otwartych to jednak to można trochę pomyśleć, coś tam napisać, ale... A dla ciebie co dzisiaj będzie wyzwaniem? Czego się boisz? Ogólnie matura z matematyki będzie dla mnie wyzwaniem, więc jeśli dam radę bez stresu napisać, będzie wszystko w porządku. Najbardziej boję się nierówności, bo jest to dla mnie problem, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, nastawiam się pozytywnie i zobaczymy, jak będzie. A wczorajszy dzień, język polski, jak dla ciebie? Wczorajszy dzień, totalnie nie spodziewałam się pana Tadeusza na rozprawce, więc można powiedzieć, że nie byłam przygotowana do końca, dlatego też wybrałam drugi temat, do którego mogłam się więcej wypowiedzieć i myślę, że poszło mi dobrze. Okej, okay, także życzymy wam powodzenia, bo za chwilę wchodzicie, prawda? Jeszcze, czy już zaczęliście nawet? Okej, okay, dziękuję ślicznie za rozmowę.